Cześć, jestem Gunwale Coldwind i witam w kolejnym odcinku mojego wideokastu poświęconego informatyce, programowaniu i tego typu rzeczom. Dzisiaj będzie o plikach tekstowych i plikach binarnych. Jest to pytanie, które słyszałem w przeciągu ostatniego tygodnia kilka razy. Mianowicie, przede wszystkim, czym się różni plik tekstowy od pliku binarnego, jeżeli chodzi o takie low-level sprawy? Oraz czemu nie można API powiedzieć, żeby API od plików oczywiście, żeby poszło na daną linię, czyli jakieś tam go to line lub na przykład seek line. No nie ma takiej funkcji faktycznie, zamiast tego mamy jedynie dostępne API typu seek zazwyczaj, czyli idź na dany byte, idź na dany offset. No i dlaczego? Ok, więc zacznijmy może, czym się różni plik tekstowy od pliku binarnego. Tak naprawdę to rozróżnienie tekst versus binary obowiązuje tylko na systemie Windows, z tego co mi wiadomo. Oraz oczywiście na DOSie, jeżeli kogoś interesuje archeologia. I dotyczy ono znaku końca linii. Czyli tak troszkę wchodzimy już na następną sprawę. Mianowicie, skąd w ogóle API wie, tudzież program wie, że linia się skończyła? No jest coś takiego jak znak nowej linii. Zapewne słyszeliście o nim, oznaczany jest bardzo często jako backslash n. Ewentualnie ma kod ASCII 0x0a. Jeżeli ktoś ogląda kurs assembly, który prowadzę również na YouTube, jest wrzucany, no to bardzo często tam zapisuje to 0xa jako znak końca linii. No i to jest znak końca linii, czyli to jest takie polecenie dla konsoli, która renderuje tekst, która wypisuje tekst, że jak znajdzie taki znaczek, taki magiczny znaczek o takim kodzie ASCII, to jest oczywiście jeden znak, mimo że się go zapisuje z backslashem, to ma przejść do następnej linii. Czyli jak sobie tekst leci, znajduje nagle slash n, to znaczy, że ma zaczynać od początku. I tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie również może się z określeniem spotkać EOLN, czyli end of line. Ok. Czyli to jest po prostu znak. Więc jeszcze raz, bo to jest ważne. W momencie, gdy konsola, tudzież coś inny renderujący program, który renderuje tekst, napotyka znak końca linii, przechodzi do następnego wiersza. Czyli linia jest definiowana tym, że na końcu ma backslash n lub po prostu kończy się plik. W związku z tym, czemu przechodzimy tak naprawdę do części, czym się różni tekst versus binary? Ano, z jakiegoś powodu pod Windowsem, to jest tak, że Microsoft bardzo lubił robić od początku rzeczy po swojemu. No i jedną z rzeczy, które wymyślili po swojemu, że zrobią, było to, że o ile znak końca linii pod Linuxami to i Unixami to był backslash n, to oni stwierdzili, że nie, my zrobimy sobie backslash r, backslash n, czyli de facto dwa znaki. Ewentualnie 0x0d i potem 0x0a. No właśnie i weźmy na przykład jakiś taki plik tekstowy. Jest to plik z mitu o assembly, który sobie spisałem. Zachęcam do rzucenia okiem. To jest pierwszy odcinek assembly, jest tam o mitach. I proszę zauważyć, że mamy tutaj koniec linii w kilku miejscach i to jest właśnie ta sekwencja 0d0a, 0d0a, 0d0a. Gdybyśmy taki plik podali Linuxowi, no to on, dla niego to R jest nadmiarowe i on albo wypisze jakiś taki dziwny znaczek na konsoli, da caret M ewentualnie, po prostu nie wypisze nic. Natomiast pod Windowsem jest to wymagane. I teraz w związku z tym, że aplikacje i tak się pisze uwzględniając tylko i wyłącznie ten backslash N, ale system operacyjny i pliki wymagają, znaczy tak naprawdę większość parserów i konsola wymaga tego backslash R, to zachodzi translacja. Czyli załóżmy, że mamy plik, w którym mamy A, B, C, backslash R, backslash N. To jest nasz plik, cały plik. I w momencie, jeżeli wczytamy go jako plik binarny, czyli na przykład jeżeli operujemy na fopen, no to będzie RB, to wczytamy dokładnie takie bajty, jak tu są, czyli A, B, C, R i N. Natomiast gdybyśmy go czytali jako plik tekstowy, czyli samo R, ewentualnie RT, czyli właśnie tekst, to wtedy dostaniemy
/abc/n. Czyli jedyna różnica między wczytywaniem plików jako tekstowych i jako binarnych jest to, że sekwencja /r/n jest tłumaczona na po prostu /n. Koniec. Nic więcej, nie ma tutaj żadnej więcej magii. To jest jedyna rzecz, która jest zrobiona i analogicznie jest przy zapisie. Czyli jeżeli będziemy chcieli zapisać, powiedzmy, jakimś tam write, byśmy chcieli zapisać, powiedzmy, /n samo do pliku, jeden jakiś plik f, to jeżeli mamy plik kolejno tekstowy albo binarny, to zapisze nam przy tekstowym /r/n, a przy binarnym po prostu /n. Czyli tryb tekstowy powoduje tą konwersję, żeby łatwiej nam się operowało na końcach linii i nie było trzeba szukać właśnie /r/n, tylko zawsze można było szukać tego samego /n. Natomiast plik binarny zachowuje, inaczej, plik binarny wygląda dokładnie tak, jak my każemy mu wyglądać. Nie ma tu żadnych konwersji, wszystko jest zapisywane 1:1. Czyli proszę, tutaj jest taki błąd, który zdarza się początkującym, nawet nie tylko początkującym, zresztą osobom przede wszystkim przyzwyczajonym do pisania na Unixach, na Linuxach, jest taki, że otwieramy plik binarny, na przykład jakieś tam ASDF, BMP, to miało być oczywiście F, ASDF.BMP, otwieramy go, powiedzmy, jako samo R, bez binary, tutaj to binary oczywiście powinno być, ale załóżmy na chwilę, że go nie ma. I kończy się to tym, że ten plik po prostu jest uszkodzony, nie wyświetla się, nagłówki są uszkodzone i tak dalej, bo gdzieś w którymś miejscu zachodzi właśnie konwersja i to R jest po prostu usuwane. No i to na to trzeba uważać, czyli zawsze jak operujemy na plikach binarnych, dajemy to B, chyba że nasza aplikacja jest tylko i wyłącznie pod Unixy, pod Linuxy i tak dalej, to wtedy nie. Ale jeżeli chcemy, żeby działał również na Windowsie, no i to jest taka dobra wola trochę programistów linuxowych, żeby dawać to binary, żeby oznaczać, że plik faktycznie jest binarny do odczytu. Okej. No to wyjaśniliśmy jedną sprawę i w międzyczasie powiedzieliśmy, skąd wiadomo, gdzie jest koniec linii. No koniec linii wiadomo, bo jest to ten znaczek końca linii. Tudzież dwa znaczki końca linii. Ale załóżmy, skupmy się na tym slash n. Więc dlaczego nie można powiedzieć programowi, idź na linię, idź na linię, w zasadzie nie programowi, a systemowi, na linię 1, 2, 3 powiedzmy. Chodzi o to, że po prostu program nie wie, gdzie jest linia 1, 2, 3. Proszę zauważyć, co by trzeba zrobić, żeby system operacyjny wiedział, gdzie jest linia 1, 2, 3. Sposoby są dwa. Pierwszy sposób to jest, żeby wiedział cały czas, czyli de facto trzeba zrobić do każdego pliku, czyli mamy tutaj jakiś taki plik, to jest plik, i do niego będzie trzeba dołączyć jeszcze tablicę, gdzie będą kolejno bajty, offsety, gdzie w pliku są, gdzie jest znak nowej linii, czyli załóżmy, że mamy jakieś tam abc/n, xyz/n, to jest nasz cały plik. No to w takim wypadku mamy oczywiście 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To co napisałem niżej, to są offsety. Off. No i widać zresztą, slash n mamy na trzecim, znaczy backslash n na trzecim i na siódmej pozycji. No czyli sobie zapisujemy tutaj trójkę, na pierwszej pozycji siódemkę i powiedzmy jakieś minus 1, żeby powiedzieć więcej nie ma. Ewentualnie wielkość tablicy gdzieś tam wyżej, czyli dwójkę. Dwa elementy ma ta tablica. No i dzięki temu, gdyby tak było, no to można by sobie wskazać. No i wygląda to fajnie koncepcyjnie. Tylko jest kilka problemów. Przede wszystkim, co by było, gdyby plik składał się z samych slash n. Znaczy backslash n oczywiście. I tak dalej. I ich by było 4 GB. Żeby lepiej zobrazować. No to ta tablica by musiała mieć również 4 GB, ponieważ ono jest 4 miliardy nowych linii, to ona by musiała mieć 4 giga, czyli te 4 miliardy nowych linii zapisanych i każdy wpis w tej tablicy, jeżeli to by był plik zawsze nie większy niż 4 bity, to każdy wpis by miał przynajmniej 4 GB, to wtedy każdy wpis by miał przynajmniej 32 bity, czyli de facto 4 bajty.
No, czyli już dostajemy, że ta tabela ma 16 GB, czyli de facto jest większa niż ten plik. No bez sensu. Czemu plik, który teoretycznie ma 4 GB, zajmuje nagle na dysku 20? A gdybyśmy chcieli plik, żeby miał powiedzmy 5 GB, to się sprawa jeszcze komplikuje, bo w tej tablicy wpisy powinny mieć powiedzmy przynajmniej 48 bitów. Czyli tutaj zamiast 4 bity dostajemy nagle 6. No i się z tych 16 GB robi 24 GB. Plus 104 GB jeszcze, czyli plik, który ma zajmować 4 GB, zajmuje nagle no dużo więcej, 28. No i to jest po prostu tego nie można zrobić. To by było bez sensu. Druga sprawa jest taka, że czy warto to robić? No raczej nie warto, ponieważ plików tekstowych na dysku jest mało. No, proszę zauważyć, że co jest plikiem tekstowym na dysku? No są na pewno pliki konfiguracyjne, jakieś tam .ini, przepraszam, .cfg. Na pewno również są to pliki źródłowe, czyli na przykład jakieś skrypty, bat, programy, które piszemy, ASM, jakieś tam PHP, HTML i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie pliki TXT. Ile te pliki wszystkie zajmują razem na dysku? Powiedzmy, rzucę 1 mega. Jeżeli ktoś jest programistą od wielu lat, to rzucę 100 mega. Może jeżeli pisze, nie wiem, pracuje nad jakimś kernelem, no to 300 mega. No ale przy dyskach wielkości 500 giga, albo nawet, nie wiem, 2 tera, no to jest nic, to jest jakiś ułamek w ogóle. Więc po prostu nie opłaca się tego robić i nie opłaca się przechowywać tego spisu nowych linii. W związku z tym, ponieważ nie ma tego spisu nowych linii, no to nie ma żadnej funkcji typu seek line. Nie ma. Przykro mi. Dysponujemy tylko i wyłącznie funkcją fseek, która idzie na określony byte. No i okej, ale co możemy zrobić, ponieważ no, nie możemy tej sprawy zostawić w ten sposób, że nie możemy czegoś zrobić, ponieważ no, teoretycznie wszystko się da zrobić. Przynajmniej jeżeli chodzi o programowanie komputera i tak dalej. Sprawa jest dość prosta, mianowicie najlepiej moim zdaniem, jeżeli plik nie jest za duży, no ale jeżeli operujemy na plikach tekstowych, one zazwyczaj nie są za duże. I zazwyczaj wiemy, że nasza aplikacja jakiej wielkości plik będzie odczytywać. Możemy wczytać cały plik do pamięci, czyli mamy pamięć, alokujemy sobie ją jakimś malokiem, tudzież new. Oczywiście odpowiednią ilość tej pamięci alokujemy, czyli sprawdzamy najpierw jakiś tam fsize, znaczy czyli wielkość plików, file size. To nie jest nazwa API, ta funkcja do tego trzeba sobie zrobić, slash znaleźć jakieś tam fstata czy coś użyć, stat, lstat, są takie funkcyjki. Ewentualnie ja używam sekwencji, to jest fseek na koniec, czyli seek end. A potem robię ftela. No a potem wracam na początek, czyli fseek. Seek z parametrem 0 i seek set. No i to też pomoże pobrać tą wielkość pliku. To była taka dygresyjka. Ok, no to alokujemy pamięć, po czym wczytujemy cały plik do pamięci, czyli read. Robimy jakieś, na przykład fread, jeżeli korzystamy z API C. No i plik leci sobie do pamięci, te całe dane. No i teraz możemy bardzo łatwo, wyszukując kolejne slash n, co jest w miarę szybkie, no, powiedzieć spoko, że to jest kolejna linia. I wystarczy tak naprawdę zrobić pętlę, która będzie wyszukiwać tego backslash n, powiedzmy x razy, gdzie x to jest numer linii, do której chcemy iść. No i już, i to zostanie znalezione. Czyli de facto przejdziemy na tą daną linię, która nas interesuje, no i ona już będzie w pamięci załadowana ładnie w buforku i możemy sobie na niej operować. I to jest coś, co bym zalecał zrobić. Ewentualnie zalecałbym taką tabelkę, o jakiej wspomniałem potem, dla pliku, zrobić za pierwszym razem przy wczytaniu pliku tekstowego, jeżeli koniecznie potrzebujemy numer linii. Ale tak naprawdę
te numery linii nie zawsze są potrzebne, ponieważ zazwyczaj się plik sekwencyjnie odczytuje. A jeżeli odczytujemy plik sekwencyjnie, no to możemy sobie użyć takiej funkcji jak fgets na przykład, która wczytuje dokładnie jedną linię do bufora. No w tym wypadku akurat API się stara i szuka tego pierwszego backslash n gdzieś tam w pliku i wczytuje do bufora wszystko do tego miejsca, oczywiście pod warunkiem, że bufor jest odpowiednio duży. No i fgets przechodzi automatycznie też do następnej linii, czyli inaczej, może pointer odczytu pliku ustawia za tym slash n, czyli tu będzie ten pointer odczytu pliku. W związku z tym, jeżeli sekwencyjnie przetwarzamy dany plik, to możemy spokojnie sobie tego fgetsa używać w pętli i on za każdym razem poda nam dokładnie jedną linię. Natomiast no w innym wypadku warto sobie właśnie stworzyć jakąś tablicę, na przykład inaczej na początku przeliczyć ilość backslash n-ów, potem zalokować tablicę i na końcu spisać sobie numerki, gdzie te nowe linie się znajdują. No i jak to będziemy mieli, no to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten problem, będzie on rozwiązany. No i to by było tyle na dzisiaj, czyli podsumowując, różnica między plikami binarnymi a plikami tekstowymi jest taka, że w plikach tekstowych zachodzi ta konwersja na Windowsie backslash r backslash n na po prostu backslash n przy odczycie i przy zapisie w drugą stronę i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o polecenie typu skoczyć do danej linii, no jest to z punktu widzenia systemu operacyjnego niewarte realizowania i trudne do zrealizowania. Natomiast warto to sobie samemu po prostu napisać i używać, powiedzmy, prawie że ad hoc w projekcie, który mamy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę i zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji oraz zostawienia komentarza. Życzę miłego dnia.